Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie. Dzisiaj są ostatki i tak się szczęśliwie składa, że gościmy wybitnego znawcę kuchni polskiej, żywienia i nie tylko, pana profesora Jarosława Dmanowskiego, który jest także współautorem książki o kapłonach i szczerzujach. I myślę, że o tych kapłonach, o szczerzujach, o kuchni staropolskiej, mam nadzieję, że też o zwyczajach ostatkowych, no to dzisiaj opowie. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, że otrzymałem zaproszenie do Szczecina. Dziękuję organizatorom, dziękuję Państwu, że zechcieliście przyjść w ten ostatkowy, śledzikowy czas. I chciałbym Państwu opowiedzieć o pożytkach z czytania dawnych książek kucharskich, o różnych pożytkach z czytania książek. No powiedzmy, że to jest oczywiste, że książki mogą być pożyteczne, ale książki kucharskie to trochę paradoksalne. Dzisiaj, jeżeli mamy używać przepisów kulinarnych w celu najbardziej, zdawałoby się, oczywistym, czyli dla gotowania, dla inspirowania się, dla jako instrukcji kulinarnych, to książki, czyli takie właśnie papierowe przedmioty, są używane chyba znacznie rzadziej niż kiedyś, bo przepisy kulinarne, zbiory receptur, wszystko mamy w internecie i kiedy chcemy gotować, to chyba ogromna większość z nas gotujących po amatorsku, po domowemu dla siebie, sięga raczej do internetu. Dlatego będę mówił o dawnych książkach kucharskich, o czymś, co nie zawsze, chociaż teraz coraz częściej jest w internecie i o czymś, gdzie pożytki mogą być wielorakie, zaskakujące, tak te praktyczne związane z gotowaniem, jak i zupełnie inne, a nawet nieoczekiwane. Przyjechałem z Torunia, gdzie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na Wydziale Nauk Historycznych, mamy taką niewielką jednostkę, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego. Gdyby ktoś był ciekaw tych receptur, o których będę mówił, albo ewentualnie innych imprez, które czasami organizujemy, to na tej stroniczce na Facebooku Kuchnia Staropolska zamieszczamy coś codziennie. Tudzież mam małe felietony na portalu na temat. Zacznę od najstarszej polskiej książki kucharskiej, zachowanej po dziś dzień. Tak? To formuła długa, ale nieprzypadkowa. Najstarsza, zachowana w całości, drukowana polska książka kucharska. Czyli jest za tym jakaś tajemnica, niejasność i zagadka. Ale ta najstarsza, zachowana książka kucharska została wydana w Krakowie w 1682 roku. Jest to książka magnacka, znaczy nie napisana przez magnata, tylko jego kuchmistrza, barokowa, polska, a nawet staropolska. I autor w takim motto pisze, że ludzie jedzą nie tylko dlatego, że są głodni, co jest oczywiste, choć im dawniej, tym mniej oczywiste było. Jedzą dlatego, że się w smakach różnych kochają nie tylko z apetytu, ale z biegłości, umiejętności i wiadomości, czyli w jedzeniu. Dzisiaj czujemy to pewnie bardziej niż w czasach niedostatku, biedy, braku jedzenia. Żyjemy często po to, żeby smakować, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby coś przeżyć, żeby czegoś doświadczyć dla rozrywki, dla zabawy, dla poznania świata, z nudów. Intencje mogą być różne, ale to znaczy, że pożytki zależą od naszych oczekiwań, tego, czego w jedzeniu i w literaturze żywieniowej, w książkach o jedzeniu, na przykład w książkach kucharskich, szukamy. Weźmy, no może nie pierwszą z brzegu, ale drugą z brzegu recepturę z Czernieckiego, z tej książki z 1682 roku. Ona wydaje się dziwaczna. Jest to jedna, może i jest dziwaczna, jest to jedna z najbardziej znanych receptur z tej książki Compendium Ferculorum, bo uwiecznił ją, opisał, wspomniał między innymi Adam Mickiewicz panu Tadeuszu. Jest to receptura, która ma swoją historię nie tylko mickiewiczowską, ale kilka innych. Mówiąc krótko, jest to barokowy żart, jest to barokowy koncept, który polega na tym, zadanie jest w tytule, jak ze szczupaka, czyli wielkiej, zwłaszcza kiedyś, bardzo wielkiej ryby, zrobić danie, które
będzie właśnie takim barokowym konceptem, zagadką, zaskoczeniem, żeby szczupak był cały, w całości jeden, ale żeby jego część była smażona, część gotowana, a część pieczona. No i jest to możliwe, jeżeli mamy tutaj kilku kucharzy, dużo czasu, ci kucharze są wprawni, no to można go piec, częściowo polewać, częściowo czymś obwiązywać, posypywać i powstanie coś takiego. Pożytek wydaje się nikły, chociaż kilka osób już to zrobiło czy zrekonstruowało. Efekt był fajny. Robiliśmy to w zmieniach z Piotrkiem Celtyckim. Właśnie, ostatnio. Pan Piotr Klepacz z Łodzi zrobił to dwa razy w mojej obecności. A pewnie grzeszył i beze mnie, łakomstwem. Natomiast to jest receptura, która ma swoją historię. W tej książce mamy 333 receptury. Taka bardzo skomplikowana, barokowa, piękna kompozycja. 100 receptur rybnych, postnych, katolickich, naszych, polskich, staropolskich. 100 receptur mięsnych i 100 receptur takich, trochę nie wiadomo jakich, mącznych, jajecznych, nabiałowych. I po każdej recepturze, po każdym rozdziale jest 10 receptur dodatkowych, tak zwany dodatek, additament, a na końcu takiego zbioru jest jeden sekret kuchmistrzowski, przepis specjalny, taki żartobliwy. I jeżeli dawniej czytano tę książkę, to zwracano uwagę na te sekrety, prawda? I mówiono, to jest receptura dziwaczna, to gotowanie jest dziwaczne, to nie służy w ogóle do jedzenia, tylko do zabawy i Polacy w XVII wieku gotowaniem, jedzeniem się nie interesowali, bo to jest takie francuskie, włoskie, niemęskie, niesarmackie. Polacy zajmowali się tylko polityką i ginęli za ojczyznę. Co wydaje się wersją trochę przesadzoną, tym bardziej, że to nie jest sarmacki przepis. Oczywiście, jeżeli uznamy, że nie jest sarmacki, to będzie sarmacki. Natomiast to jest przepis znany z szeregu książek, we wszystkich, w większości książek XVII wieku. Jakaś wersja tego przepisu się znajduje, wiemy doskonale już teraz, kiedy on powstał, w XV wieku we Francji. No i wtedy wychodzi, że Francuzi są sarmatami na przykład, tak? Albo Niemcy. Natomiast w tej książce jest jeszcze bardzo kilkaset innych przepisów, na przykład na jajecznicę. Bardzo prostych, bardzo użytkowych, ale też takich, które tak jak ten, czasami trudno nam zrozumieć. Od dłuższego czasu, jedno logo szybko. Od dłuższego czasu w Toruniu opracowujemy takie stare, staropolskie książki kucharskie. Przy czym staropolskie to używam tego w specyficznym znaczeniu, nie? Po prostu stare i polskie, czyli na przykład z mojego dzieciństwa albo z czasów mojej babci, co najczęściej dzisiaj oznacza z czasów Edwarda Gierka dla większości ludzi, tylko z czasów staropolskich, przed rozbiorami. Kiedy tych książek było mało, kiedy trudno je znaleźć, kiedy trudno je odczytać i opowiadają nam oczywiście, jak przyrządzić szczupaka czy coś innego, ale też opowiadają nam wiele rzeczy nieoczekiwanych o tych ludziach, o ich smaku, ich pasjach, religii, o tym, co im smakowało, co cenili i dlaczego. Wydaliśmy już 7 takich książek, chociaż na obrazku jest 8, ale Compendium Feculorum mamy to wydanie, czy kilka już wydań. To jest zawsze danie z opracowaniem, ze słownikiem, ze wstępem, z historią autora, z historią powstawania książki. Mamy też wydanie angielskie, tego jest 8. Potem mamy też książkę z XVII wieku, która była rękopiśmienna. Ta książka to był bestseller, co najmniej 20 wydań w XVII, XVIII, na początku XIX wieku. Ale drugi tom z tej serii, przypadkowo dzięki koledze mogę ją pokazać, bo przydźwigał, moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów, też z XVII wieku, około 1686, dworu Radziwiłłów, to opowieść o słodyczach głównie, choć nie tylko. Kucharz doskonały, trzeci tom naszej serii, to książka, która jest tłumaczeniem książki francuskiej, najpopularniejszej, można powiedzieć, że staropolskiej, ale starofrancuskiej książki kucharskiej, wznawianej dziesiątki, kilkadziesiąt razy, jeśli nie, chyba około 100 razy, bo na XIX wieku była wydawana. Ale to jest wersja polska. Księga Szafarska to nie jest książka kucharska, tylko taki spis produktów, które podawano na stół Jana III Sobieskiego w ostatnim jego roku życia. To z kolei przewodnik po drzewie żywota, to jest traktat dietetyczny żydowski z początku XVII wieku. A na końcu, jak już nam brakowało weny, ale raczej książek
staropolskich książek kucharskich, zebraliśmy przepisy rozproszone w drukach, poradnikach, książkach medycznych albo w bazgrołach, silwach, rerum, notatnikach, rękopiśmiennych. I na tej podstawie powstała pewna wiedza historyczna, ale też kulinarna, bo żeby zrozumieć te rzeczy, których często nie rozumiałem kulinarnie, produktowo, zacząłem pytać się mądrych ludzi, kucharzy, producentów, pasjonatów, znawców jedzenia i picia. Razem czytając to, odkrywaliśmy różne rzeczy i stąd też pomysł z czasem, że wydawca tych książek, Muzeum Pałacu Królena III w Wilanowie, skonstruował pewną ofertę muzealną, kulturalną, tworząc przy muzeum taki specjalny dział, który się nazywa trochę tajemniczo Villa Intrata, osobny budynek, gdzie są kursy kulinarne, zajęcia, imprezy, pokazy i spotkania poświęcone dawnej kuchni. Trochę później wydaliśmy, no tego niestety nie ma już na rynku, wybrane przepisy z Czernieckiego do kuchni jednak, tak? Bo te przepisy, oczywiście wszystko się nadaje do gotowania, no bo w dużej mierze i tak gotujemy według naszej inwencji, wiedzy, wrażliwości, potrzeb. Tutaj wybraliśmy 30 przepisów i daliśmy receptury z kucharzami, jak to zrobić dzisiaj, jak to przełożyć na gramy, stopnie Celsjusza, minuty, czego w książce starej brak. Nie tylko dlatego, że Czerniecki, kuchmistrz lubomirski, zawodowiec, znał doskonale swój fach i oferował i kierował swoje dzieło do innych zawodowych kuchmistrzów. Oni nie potrzebowali takich drobiazgowych, pełnych miar i krok po kroku opisywanych procedur, ale przede wszystkim nie było miar, znaczy były miary, ale nie było miar uniwersalnych. Metr, sewr to dopiero rewolucja francuska, koniec XVIII wieku. Co z tego, że napisałby, że ma być, nie wiem, dwa garce krakowskie, czy wiśnickie, czy jakie u nas w kuchni są ten garnuszek, co ja w kuchni używam do miary, prawda? Już tak, nie wiem, pod Sandomierzem, czy za Krakowem byłoby to niezrozumiałe, a w Wilnie, Warszawie, Poznaniu byłoby to bardzo mylące. Książeczkę o staropolskich słodyczach też wydaliśmy niedawno z Maciejem Nowickim, kucharzem, szefem kuchni, kulinarnym guru tego przypadku. W Wilanowie wydaliśmy książeczkę z przepisami, z opowieściami wokół kucharza doskonałego, gdzie bardzo mocno się skupiliśmy na produktach, jak wędrowały produkty, jak popularne były niektóre produkty, jak pojawił się i kiedy na przykład indyk, jak i kiedy pojawiła się fasola, dlaczego pewne rzeczy z Ameryki pojawiły się natychmiast, a pewne rzeczy, jak na przykład ziemniak, uważano, że są trujące, okropne, barbarzyńskie i pogańskie, więc lepiej ich nie jeść, bo są trucizną. W sumie to prawda, ziemniak, jabłko ziemne, jeżeli ktoś uwierzył, że to jest jabłko ziemne, jadł je surowo, albo wystawił na słońcu, żeby pięknie dojrzało, to jest trucizna, prawda? Czasami proste, banalne procedury wymagają kilkuset lat, żeby parę milionów niepiśmiennych gotujących gospodyń, chłopów, gospodarzy nauczyć, że ziemniak to nie jest jabłko ziemne, tylko zupełnie inny produkt. To jest ten kucharz doskonały i przykład z kucharza doskonałego, przykład receptury, przykład jak trudno się czyta takie rzeczy. To znaczy, mi się wydaje, że najtrudniejsza jest lektura i zrozumienie tego. Kucharze gotujący uważają, że najtrudniejsze jest ugotowanie. Ponieważ ja nie gotuję, to uważam, że to jest łatwe, bo spotykam takich kucharzy, którzy gotują wspaniale, więc efekt jest przyjemny, cudowny i bezbolesny i wydaje mi się, że jest to łatwe, patrząc na ich profesjonalizm. Ale tutaj nie rozumiem w zasadzie nic ja. Natomiast bardzo wielu ludzi rozumiało wszystko w Czernieckim, czy w kucharze doskonałym, to mnie zaskakiwało, ale odczytujemy to tak, jak dzisiaj się odczytuje, tak? Ja na przykład nie rozumiem tytułu. Potaś z dynią, czyli banią. Nie rozumiem żadnego słowa. Ja. Nie rozumiem nawet słowa czyli. Jak się nad tym zastanowiłem bardzo długo, po paru latach zrozumiałem. Potaś to jest, no, zupa, tak? Ale to nie jest francuska zupa, jakbyśmy znaleźli w słowniku dzisiejsza potaż, czyli zupa krem z warzyw, tylko
generalnie coś innego, co akurat tutaj by pasowało. Tu będzie zupa krem może, tak? Ale potaż to jest zupa na mięsie, ciężka, taka skomplikowana, długo gotowana. Tu akurat może by to pasowało, więc dobrze, potaż zrozumiałem. Rozumiem z, ale dynia... Zdawało mi się, że rozumiem, bo słowo brzmi tak samo jak dzisiejsze warzywo, tak? Ale, ale klucz jest najbardziej chyba banalnym w słowie, czyli. Zauważyłem, czyli bez przecinka, tak? Kiedy czytałem taką recepturę, weź mleko, czyli śmietanę, i ktoś mi zwrócił uwagę, że mleko to nie jest śmietana, a śmietana to nie jest mleko, to zapaliła mi się zielona lampka. Oczywiście rozumiałem, czyli to po staropolsku nie zawsze znaczy to znaczy. To jest, a więc, czy li, może tak się powinno pisać, ale ortograficznie jest poprawnie tak, to znaczy albo, tak, francuski, czyli niemiecki, mleko, czyli śmietana, tak, masło, czyli słonina, to, albo inny produkt. I jak się głęboko wczytamy w tekst francuski na przykład, źródło słów, to jest lepsza nomenklatura kulinarna, wychodzi, że dynia to jest, no to, co my nazywamy dynią, a bania to jest tak zwana dynia olbrzymia, o wiele rzadziej dzisiaj używane, trochę inne, to jest inny gatunek jednak rośliny. Nazywamy wszystko pospolicie dynią, ale ma trochę inny smak, trochę inaczej się przygotowuje. I tutaj pewne problemy typu kwarta mleka, dzisiaj wiemy ile to jest, mniej więcej niecały litr, tak? To jest bardzo proste, bardzo lekkie czy wręcz mdłe, smak naturalny, odbicie kuchni francuskiej z tego czasu, że dynia albo bania, czyli bania, ma smakować jak dynia, czyli bania, a nie jak na przykład zupa z imbiru. Jak dzisiaj czasami chętnie jemy, prawda? Czasami bardzo proste produkty mogą się nam wydawać dziwaczne i nowe. Groch. Wszyscy wiemy, co to jest groch. Groch przez wieki to było zboże. Podstawowy produkt, tak jak pszenica, żyto, gryka, proso. W każdym w zasadzie gospodarstwie uprawiano 6-7 takich no, zbóż w cudzysłowie. Oczywiście biologicznie to nie jest zboże, bo nie jest to trawa, ale taką funkcję pełniło groch suchy, dojrzały, tak? Nie jest zielony groszek, wynalazek epoki apertyzacji, przetwórstwa puszek i konserwacji, tylko coś, co ma pozwolić na najedzenie się, bo groch, jak wiemy, ma białko, jest łatwo dostępny i tani w czasie postu i da nam pewną pożywną treść. Stąd mnóstwo, akurat to jest z innej książki, z połowy XVIII wieku, z książki rękopiśmiennej, której jeszcze nie wydaliśmy, ale ukaże się w tym roku w Wilanowie i mamy całą serię kołaczy grochowych, czyli ciast najróżniejszych, słodkich, wytrawnych, z nadzieniem słodkim, z dodatkiem wytrawnym. Tutaj ten pierwszy przepis to jest, nie wiem czy Państwo znacie, bo to jest zupełnie innego zakątka Polski, ale w tym drugim zakątku Polski, czyli w Lublinie, trąbią o tym na świat cały, bo zostało to wpisane na listę produktów tradycyjnych Unii Europejskiej, tak? Nie kołacz, tylko cebularz lubelski, słynny, tak? A tu mamy w zasadzie coś takiego z grochu. Często groch z odrobiną mąki, z dodatkiem drożdży, ma urosnąć i powstaje z zupełnie z czegoś banalnego, co mamy na wyciągnięcie ręki. Co dzisiaj robimy z grochu? No dwie rzeczy. Grochówkę, pewnie wszyscy wiedzą, co to jest. Tu takiej rzeczy w zasadzie nie znajdziemy. Dlaczego? Bo z punktu widzenia tych kucharzy, tych ludzi, wydaje się to no, dziwaczne. Po co do grochu dokładać mięso? Groch to jest produkt postny. On ma pewne walory, wykorzystuje się go głównie w czasie postu. Czyli co dzisiaj mamy? No dzisiaj może postu nie ma, prawda? Ale już jutro by był. I to w każdym tygodniu, w środę. Nie tylko w środę popielcową, ale środa to był bardzo długi dzień postny. Piątek, wiadomo, na dodatek sobota, czyli Wigilia Niedzieli. I Wigilię Wszystkich Świąt, i 40 dni postu, i posty kwartalne, i Wigilię, nie wiem, no, Świętego Mateusza, Najświętszej Marii Panny, Wigilia Wszystkich Świętych. Uprzedzam, że pościło się, jak ktoś chciałby, bardzo tradycyjnie w Sylwestra, tak? Czyli Wigilię Obrzezania Pańskiego. Drugi groch dla przykładu to jest... Ten przykład jest przykładem pewnej inwencji, jest przykładem pewnej zabawy. Jeżeli robiono coś z grochem, to czasami robiono groch ze słoniną. Przesadziłem, że nigdy nie dodawano mięsa, ale nie robiono
takiej bardzo, w bardzo kalorycznej, pełnej kiełbas, mięsa i boczku zupy typu nasza grochówka. Grochówka była postna, tak jak dzisiaj na Ukrainie się robi, tak? No troszkę z takiej biednej chłopskiej tradycji, to jest taka lekka zupa zagęszczana grochem, bez mięsa. A tutaj mamy groch odłużony, czyli bez łuskany. Dzisiaj to jest banalne. Mamy łuskany, nie łuskany. Sobie każdy kupuje, jaki chce. A tu często w dawnych recepturach jest długi opis, jak odłuszczyć groch. Prawda? Gotować w ługu, potem płukać, potem zdejmować, potem odstawić. To nie jest błyskawiczna rzecz. Tak? Często kilka dni trzeba było przygotowywać produkt, który dzisiaj mamy już przygotowany. Gotowy często do odgrzania albo do szybkiego przygotowania. Połączony z migdałami, dla nas dzisiaj zaskakujące, prawda? Ale migdały to elitarny produkt postny, tak? Coś, co zastępowało generalnie nabiał. Mleko migdałowe, z którego robiono ser migdałowy, robiono masło migdałowe, robiono nawet kwaśne mleko migdałowe. Dzisiaj nabiał produktów z kuchni wegańskiej. To jest taki pożytek zaskakujący, prawda? Nam się dzisiaj wydaje często, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy i wynaleźliśmy różne rzeczy. Że na przykład ruch wegański czy wegetariański to jest zupełna nowość. On w chwili, kiedy powstawał na ziemiach Polski w XIX wieku, bardzo mocno nawiązywał do kuchni postnej, bardzo silnej w katolicyzmie, zwłaszcza w czasach kontrreformacji w drugiej połowie XVII-XVIII wieku. A więc te migdały, bardzo, bardzo częsty, bardzo popularny produkt w kuchni elitarnej. I na końcu biały chleb. Biały, czyli niezwykły, drogi, luksusowy. Nam by się skojarzyło dzisiaj inaczej. Środek białego chleba usmażyć i włożyć zamiast słoniny. Ten biały chleb naśladuje słoninę. Także powstaje też produkt postny. Czyli widzimy, że w dużej mierze poznajemy religię. I to nie z deklaracji, jacy to nasi przodkowie byli święci i przywiązani do religii, tylko z pewnej praktyki, z pewnego formalnego poszanowania postu, wyrzeczenia ascezy, a tak naprawdę starannego obchodzenia i czerpania przyjemności z tego, co powinno być ascezą. Na kanwie lektury takich przepisów, tych książek kucharskich, napisaliśmy z koleżanką z Krakowa, z Magdaleną Kasprzyk-Szewkiego, dziennikarką, znawczynią kuchni, książkę Kapłony i szczerzuje, opowieść o zapomnianej kuchni polskiej. Trochę prowokacyjnie uznaliśmy, że kuchnia polska jest zapomniana. Ta dawna kuchnia polska, no bo historia polega na zapomnieniu. Gdybyśmy wszystko pamiętali, no to w ogóle nie musielibyśmy o tym mówić, tylko byśmy, nie wiem, podawali numerek półeczki, jaki mamy w głowie i wszyscy mogliby się śmiać z dowcipu lotowego. Tutaj postanowiliśmy opowiedzieć o tej kuchni inaczej. Nie tyle o recepturach, których parę tutaj jest. Nie tyle o gotowaniu, tylko o tym, o czym ta kuchnia nam dzisiaj opowiada. Opowiada nam ona o tym, że dzisiejsze zainteresowanie kuchnią, takie kulinarne szaleństwo, to, że to jest ważna część naszej kultury masowej, elitarnej, pasji ludzkich z różnych powodów, zdrowotnych, ekologicznych, tożsamościowych, tradycyjnych, albo wręcz przeciwnie, zupełnie, tak? To nagle staje się ważne, bo kuchnia jest raczej ekspresją, wyrazem czegoś, tutaj tak pojęta kuchnia, tak ogólnie, niż po prostu jedzeniem. A tytuł Kapłony i szczerzuje odnosi się do dwóch produktów, które coś sygnalizują. Kapłony, kastrowane i tuczone koguty, czyli produkt no, wypracowany w jakiś sposób sztuczny, powstały już na etapie hodowli, dzięki no, wielkim nakładom pracy i kosztów, i szczerzuje, czyli małże, w zasadzie coś niejadalnego. Raczej nie radzę ich jeść, bo one mogą być szkodliwe. Są nosicielami jakichś tam chorób. Co ciekawe, zakładając, że damy taki tytuł, ja myślałem, że będą się wszyscy pytać, co to są kapłony, a czytelnicy się raczej pytają, co to są szczerzuje. I opowiadamy o tym, o czym opowiada nam ta historia kuchni, czyli podsumowując jakby to wszystko, ona opowiada nam o przyrodzie, o tym, że paradoksalnie w czasach dobrobytu, dostatku, obżarstwa, przejadania się, nadprodukcji jemy mniej. Jemy więcej oczywiście, jeżeli chodzi o ilość, o kalorie, zwłaszcza jeżeli chodzi o pewne produkty dawniej najdroższe, świąteczne, całkowicie elitarne, czy typu tłuszcze i cukier. Ale jemy mniej, mimo globalizacji, mimo tego, że mamy banany,
pomarańcze, kiwi i dziesiątki owoców, warzyw, produktów z całego świata, to jeżeli chodzi o gatunki, odmiany, jemy mniej. To jedzenie jest mniej zróżnicowane. W sensie takim, no, ilości gatunków, no bo oczywiście generalnie jemy lepiej. Ale z tym też jest związany pewien problem. A więc historia, cała historia jedzenia, to jest historia zapominania. Zapominania wiedzy o dzikim jedzeniu, o dzikich zwierzętach, albo utraty, bezpowrotnej utraty. Tak, opowiadamy tam na przykład o jakichś zapomnianych zupełnie roślinach bardzo ważnych. O tym za chwilę. Opowiadamy o świecie, czyli o globalizacji, bo inna linia to jest to, że zaczynamy jeść nie tylko rzeczy, które rosną wokół nas, blisko, bardzo blisko. W naszym gospodarstwie większości, po pierwsze, nie mamy dzisiaj większości gospodarstw, więc to już byłoby trudne, tak? Nie kupujemy tego wszystkiego na rynku, tylko w jakiejś takiej świątyni handlowej, gdzie jest wszystko z całego świata, nawet paradoksalnie owoce z Afryki mogą być tańsze niż owoce z sadu pod naszym miastem, prawda? A więc to jest ciągła globalizacja od starożytności, od Aleksandra Wielkiego, od egzotycznych przypraw, po stykanie się ze światem arabskim, po trzcinę cukrową, odkrycie Ameryki, to rewolucja, tak? Ale to jest bardzo długie i ludzie nie chcą jeść nowych rzeczy. Boją się ich, nie rozumieją tego, tak? Religia w przypadku Europejczyków zwłaszcza sprawia, że są bardzo nieufni, bo nie chcą jeść jedzenia pogańskiego, diabelskiego, szkodliwego, trującego, barbarzyńskiego, okropnego, jak ziemniaki na przykład. Które pojawiają się w Europie na początku XVI wieku, ale popularne, masowe stają się dopiero w połowie XIX wieku. Jeszcze na początku XIX wieku ziemniaki są jednym z bardzo wielu ogrodowych warzyw uprawianych w niewielkich ilościach. Dla historii, im dawniej, tym bardziej, najważniejsze w jedzeniu jest post. Ścisłe i bardzo represyjne zasady, co, kiedy można jeść, kiedy nie można jeść, ponieważ ten post był bardzo surowy, bardzo częsty i bardzo mocno przestrzegany i obejmował nie tylko mięso, ale wszystkie produkty zwierzęce, także i nabiał. Zastanawiano się długo nawet nad miodem, jak dopuszczono. Bardzo się zastanawiano nad cukrem, no bo cukier to paradoks, tak? Coś, co no, przypuszczano, że może jest wielbłąda, no bo tak śmierdzi wielbłądem, że może ma coś wspólnego ze zwierzęciem. Ale kiedy odkryto, że ten cukier sprowadzany przez Arabów jest roślinny, to był wielki problem. Dlaczego rzecz najdroższa, najwspanialsza, najcudowniejsza, najbardziej luksusowa jest dopuszczona w czasie postu? A tania słonina albo mleko? Nie. Tak? Kto tak wymyślił? Kto za tym stoi? Czy to możliwe, że ojcowie Kościoła nic nie wiedzieli o cukrze? Czy to możliwe, że oni w ogóle czegoś nie wiedzieli? W renesansie pojawiło się pytanie, czy to możliwe, że Rzymianie, Grecy, najmądrzejsi ludzie na świecie nie znali cukru? Pytania trochę kłopotliwe i bardzo daleko wykraczają poza samo jedzenie. Mówimy o historii smaku. Czasami myślimy, że smak jest niezmienny, że smak to zmysł obiektywny, ale ludziom różne rzeczy smakują. Różnym ludziom różne rzeczy smakują. Tym samym ludziom różne rzeczy w różnych okresach życia smakują. Smak może być zbiorowy, może być narodowy, może być społeczny i jest przede wszystkim zmienny, bardzo zmienny. Większość tych książek z XVI, XVII wieku opisuje rzeczy, które my byśmy uznali za pozbawione dobrego smaku. Bardzo ostre, bardzo słodkie i bardzo kwaśne. Tak? Taki kapłan był w cukrze, szafranie, imbirze, cynamonie, pieprzu z sokami owocowymi, z jakimiś owocami, z octem, kwaśnymi winogronami i cytryną, i kiszoną cytryną, wszystko naraz. Tak? Im bardziej smak schowany, im bardziej zmieniony, tym bardziej sztuczny, czyli dobry. Sztuczny pochodzi od sztuki. I zobaczmy, bardzo długo uważano, że sztuczny to jest artystyczny. Dopiero w którymś momencie powiedział, że im bardziej człowiek coś przerabia, to jest to złe. I sztuczny nagle stało się gdzieś w XVIII wieku synonimem złego, nienaturalnego, nieautentycznego. Mówimy o tym, że ludzie przez jedzenie się zawsze wyróżniali, prawda? I nie jest to takie proste, że no, tylko wśród biednych wystarczy ilość. Wśród trochę bogatszych wystarczą rzeczy egzotyczne. Ale obieg mód jest tak skomplikowany, że z czasem te mody tak się zmieniają. Celem mody jest generalnie, no, w sensie społecznym, odcięcie się od naśladowców, więc elita często podkrada wzorce od biedniejszych, ale nie od biedniejszych o jeden stopień, tylko od biedniejszych o kilka stopni, tak?
od chłopów, od ludzi mieszkających na wsi, gotujących prosto, to bardzo trudno naśladować klasy średniej, która ma, chce naśladować elitę, ale musi się odciąć od klasy niższej, prawda? I jest wtedy w potrzasku. Opowiadamy o dietetyce, nam się wydaje, że my jemy zdrowo. Może niektórzy jedzą zdrowo, ale niektórzy nie. Że my wynaleźliśmy dietetykę, a dawniej to żarli, obżerali się, upijali. Ludzie, zwłaszcza ludzie bogaci, zawsze kierowali się zdrowiem. Tyle tylko, że nie znali naszej dietetyki, nie znali naszej kuchni, nie znali naszego smaku. No bo jak mogli znać? My możemy poznawać coś z przeszłości. Oni nie mogli poznawać naszych pojęć, które nam się wydają niezmienne, wieczne, jakieś naturalne. Ale to pewna naiwność. I na końcu opowiadamy o tym, jak dzisiaj kucharze gotują według tych przepisów. O Wilanowie, o muzeum w Malborku, gdzie nasz przyjaciel Bogdan Gałązka w restauracji Gotik serwuje no, rzeczy inspirowane sprawami krzyżackimi albo romantyczną kuchnią z XIX wieku, także o producentach i o pewnej roli tych przepisów albo tej wiedzy kulinarnej dla promocji, kreowania produktu, turystyki, procesów rejestracji produktów itd. Czyli tyle jest w tej książce. W tej książce jest dużo o kapłonie, bo był to symbol dla szlachty, dla magnatów, czegoś wspaniałego, dobrego. Dlaczego kapłon, czyli taki stwór, to jest właśnie kapłon, kastrowany i tuczony kogut, który mógł być tuczony na dwa sposoby. Znano albo kapłony dworowe, takie co chodziły, przyrastały dosyć dużo, ale nie były bardzo tłuste i kapłony, no... Jakie nazywano, które zamykano w skrzynkach, tak, żeby je mocno utuczyć, one były bardzo tłuste. Ale generalnie chodziło o to, żeby mieć mięso kurczaczka młodego, delikatnego i dużą masę. Dzisiaj przemysł rozwiązuje to czary mary, powstaje w parę tygodni broiler. Ale kiedyś takiej technologii nie było i ten kapłon był rzeczą niezwykłą. Dlaczego szczerzuję? Szczerzuję, bo to trochę aluzja dla świata kulinarnego. Kilka już lat temu słynny kucharz, kreator mód kulinarnych i artysta po szkole Akademii Sztuk Pięknych, Aleksander Baron zrobił taką kolację w Warszawie, gdzie podał m.in. szczerzuję. I wtedy dziennikarze dzwonili do mnie, czy kiedyś jedzono szczerzuję. No, powiedziałem, że pewnie tak, bo wszystko ktoś kiedyś zjadł pewnie. Tak? Ja miałem kolegę, który jadł kredę, inny jadł szkło. Ale tutaj stwierdziłem, że na pewno to jedzono, zwłaszcza w okresie biedy czy głodu, ale że nie znalazłem takich przepisów, no bo nie wiem, jak się szczerzuje nazywały. No szczerzuje. No tak, ale skąd ci na ludzie sprzed setek lat mogli aż nazwę? Używano nazwy wyższej, nazwy, nie wiem, co jest powyżej gatunku biologicznie, no rodzina, czy tam rząd, czy coś, skojki. I w XIX wieku mamy taki przepis, skojki, czyli no, coś szersze niż, ale to jest taka rodzina szczerzurowatych. Pewnie w kuchni się nie odróżnia tak biologicznie tego wszystkiego dokładnie. Robi się w bardzo bogaty sposób. To jest przykład kuchni romantycznej. Jan Schittler, gdzie na srebrze z ryżem, ryż to przypominam, jest produkt egzotyczny, kiedyś bardzo drogi, wyrafinowany. Miesza się to i powstaje taka jakby wariacja kuchni prostej, ludowej czy wręcz głodowej, ale bardzo wytwornej, więc oczywiście i takie rzeczy jedzono. I to jest opowieść o konfrontacji kapłona kuchni wysokiej ze szczerzujami kuchni niskiej czy kuchni głodowej, chociaż czasami połączenia są zaskakujące. Mówiłem o tym, że historia kuchni, taki pożytek, pewna wiedza i ona może być dzisiaj nawet użyteczna ze względów ekologicznych, którą wyciągamy z naszych książek, dotyczy zaniku pewnych produktów. Tak? Dzisiaj nie mamy na przykład już dropi, bo Wielkopolanie wymordowali 7 ostatnich w 1987 roku. Nie mamy jarząbków, chociaż można na nie polować, ale kto dzisiaj je rosł z jarząbka co niedzielę. Nie mamy głuszców, nie mamy barszczu, chociaż zdarzają się fantaści, którzy go jedzą. Barszcz, przypominam, to nie jest to słowo. To nie jest ten produkt dokładnie, który dzisiaj znamy pod postacią zupy, tylko jest to roślina. Barszcz, zwyczajny, dzika roślina. Albo nie mamy manny. Czy ktoś jadł mannę może? Ktoś jadł mannę? Tylko kaszę. No, to podchwytliwe pytanie. Bo kaszkę manną ja też jadłem, ale manna to dzikie zboże, tak? Coś średniowiecznego. Roślina.
zupełnie inna od pszenicy, z której produkuje się coś, co nazwano manną, a która wzbudzała ogromne emocje ze względu na skojarzenie z manną biblijną. Bardzo długo w Polsce, jeszcze w XIX wieku, się zdarzało, że jej używano ze względu na pewną archaiczność, na to, że była zapisana w ciężarach feudalnych, zbierano, chociaż było to bardzo nieefektywne. Tak? Ale w średniowieczu była jeszcze całkiem popularna. Czy coś takiego? Ale co to jest, bo nie zapisałem? Minuch, to jest minuch. Jeszcze przed wojną minogi były całkiem popularną zagryzką do czegoś mocniejszego. Dzisiaj są pod ścisłą ochroną. Robione, nie wiem, czerninę z minoga. Uchodziło to za wielki przysmak. Marynowano je. Opiekano w najróżniejsze sposoby. Dzisiaj kompletnie zapomniane, czy wręcz jedzenie minoga byłoby przestępstwem. To jest pod ochroną. Globalizacja to nie tylko napływ pewnych produktów, na przykład słonecznika, prawda? W 1613 roku autor Zielnika Szymon Syreniusz opisuje, jak pojechał do jakiegoś magnata, który pokazał im w ogrodzie, jemu, naukowcowi, czy to było w końcu XVI wieku, ale książka jest z 1613 roku, niezwykłą roślinę, słonecznik, słońce peruwiańskie. No i zastanawiali się, czy tu można jeść, do czego może się przydać. No i ktoś mówi, że czytał, że podobno z tych ziarenek tam u góry można robić olej. No ale się zaśmiali, no przecież to głupota. Kto by robił olej z nasion kwiatu? Stwierdzili, że można to zrobić normalnie. Obcięli gałązki, ogolili, bo są kujące, wrzucili na ruszt, posolili, popieprzyli. Doskonałe jak szparagi. Ale Syreniusz miał przeczucie, że ten słonecznik musi jeszcze dłużej w Polsce pomieszkać, żeby wymyśleć, co się z niego robi. Czasami ta globalizacja na małą skalę jest zaskakująca. Na przykład we francuskich książkach kucharskich od XVII wieku pojawiają się przepisy polskie. My naśladowaliśmy kuchnię francuską, bez wątpienia. To jest kuchnia światowa już w XVII wieku, europejska, kosmopolityczna. Ale wymiana zakłada, nawet nierównoprawna, że też ci inni się od nas czegoś uczą. I mamy wspaniałe opisy, kiedy wielcy kucharze francuscy w XIX wieku opisują, którzy pracowali w Polsce, pewne proste rzeczy typu baś, typu kiszenie buraków, kapusty, tak dokładnie, jak nigdy tego by nie robili Polacy, bo no, co takiego jest w kiszeniu z buraków albo w gotowaniu barszczu, każdy to umie, nikogo to nie ciekawi, prawda? A tu mamy opisy niezwykłe i opisy bardzo ciekawe dla dzisiejszej kuchni, kiedy robi się z popularnego produktu i dania polskiego taką wariację w stylu kuchni francuskiej. Dzisiaj jest to całkiem popularne, żeby wykorzystać znany produkt albo nazwę, czy nawet danie, przyjąć się zupełnie inaczej, jakby dekonstruując tego wszystkiego. A to przykład najtrudniejszy może z pierwszej niezachowanej książki kucharskiej, której nie ma. Kuch mistrzostwa, wydanej w Krakowie około 1540 roku. Niedawno znaleźliśmy rękopiśmienną kopię późniejszą z XVIII wieku. Znajdziesz to w tym następnym tomie naszym. Język. Sam język jest nie tylko piękny, ale opowiada nam o historii, o języku. Ptacy bywają w cebuli przyprawiani, a w cieście tak mają być działani. Czysta poezja, prawda? Zobaczmy, jakie to jest skomplikowane. Ile składników. Wino, śmietany, jajka, cebula. Piękne słowo oszafran. Dzisiaj tylko pieprzymy, solimy. A kiedy się szafraniło, korzeniło i znano dziesiątki kolorów typu cynamonowy, kamparowy, oczywiście szafranowy kolor. Albo rzuciło zamiast oszafranić. Wszystko do moździerza, czyli przetworzona struktura, zupełnie inna, nie do rozpoznania. Coś w rodzaju kołacza, czyli pasztetu w cieście. To jest niezwykły przepis, bo sprzed prawie 500 lat. Inna historia to jak ludzie zauroczeni kuchnią francuską próbowali ją naśladować słowo w słowo, tak? Tłumaczyli książki francuskie na polski i nagle się okazywało, że jak dokładnie coś przetłumaczymy, to całkowicie paradoksalnie zmienia to sens. Jeżeli książka po polsku, nazwana Kucharz Doskonały, po francusku Kucharka Mieszczańska, opisywała kuchnię taką warstw średnich, mieszczan, stosunkowo tanią, to te same produkty w Polsce były drogie, tak? Ser, brie, spod Paryża, na wyciągnięcie ręki, zwykły, stosunkowo tani, w Warszawie był jednak drogi, niezwykły. Czy opisywanie
nie wiem, porzeczek jedzonych wiosną, albo ryb śródziemnomorskich czy atlantyckich, to zupełnie nie pasowało, zupełnie zmieniało sens. Dopiero kucharz Stanisława Augusta, Paul Tremot, ten od obiadów czwartkowych w Warszawie, na Zamku Królewskim od marca się zaczyna kolejny cykl wykładów Kuchnia Paula Tremot, gdzie razem z panią Kęglicką będziemy opowiadać, ale też smakować tych specjałów, bo on też napisał malutką książkę kucharską. On dokonał pewnej syntezy, tak? Wziął polskie produkty, polskie dania i francuski smak. Odrzucił te staroświeckie szafrany, pieprz został właśnie, to ciekawe. Tak? Dlaczego został pieprz? Najpierw zostały goździki, pieprz i sól, a potem zapadł wyrok na goździki i trochę przypadkowo jedna przyprawa jest uniwersalna. Uznajmy, że pasuje do wszystkiego. Tak jak kiedyś cukier. Też uważano, że to jest przyprawa uniwersalna. I ten Paul Tremot opisał no już taki barsz w zasadzie, jaki znamy, tak? Czyli z buraków, czyli z lokalnych produktów, ale bez dziesiątków różnych przypraw, bez ogromnych ilości cukru i takich barokowych, w sumie jeszcze średniowiecznych udziwnień. Wiele potraw, jakie dzisiaj znamy, zostały po raz pierwszy, no może nie po raz pierwszy, ale w klasyczny sposób opisany przez Tremot, a ponieważ był to kucharz królewski, mnóstwo ludzi go naśladowało. Wszystko jest w rękopisie, w innych rękopisach, ale potem właśnie jak prześledzimy te książki kucharskie, czasami mówi się, że Ćwieczakiewiczowa coś wynalazła, zmieniła. A jak krok po kroku prześledzimy te książki kucharskie co parę lat, to tam nie widać takiej zmiany. Każdy coś dokłada, każdy coś zapożycza, każdy się czymś inspiruje. Ktoś robi krok w to, w tył, ktoś parę kroków w bok. Ale to wszystko, ta wiedza narasta, kumuluje się przez całe wieki. Mówiłem o tym, że cechą taką pierwszorzędną, być może tej dawnej kuchni polskiej, był post, surowy, katolicki post. Nawet mówiono, że to nie jest post katolicki, tylko post polski. Post katolicki z końca XVI wieku zakładał jednak liberalizację tych obostrzeń, tak? We Francji, we Włoszech, w Austrii, w Bawarii. Katolikom pozwalano na jedzenie masła i nabiału w czasie postu, a w Polsce nie. W Polsce uznano, że to jest barbarzyńskie, heretyckie, nie wolno, my musimy pokazać Szwedom, Brandenburczykom, Torunianom, Szczecinianom i innym takim ludziom, na czym polega przywiązanie do tradycji, bo bardzo ważne, tożsamościowe, tak? No w końcu jak pokazać, że jest się katolikiem? W sensie zewnętrznym, w sensie manifestowania, pokazywania, tak? To był bardzo ważny gest. Ktoś, kto je ser w piątek, to wiadomo, że był heretykiem, że był odszczepieńcem, że był kimś złym, no diabłem wcielonym nieomalże. Ale już w XVII wieku, to jest ciekawe, kaznodzieja książąt lubomirskich, czyli kolega z dworu lubomirskich Stanisława Czernieckiego, tak? Czerniecki był od kuchni, ten był od spraw duchowych. Ale on takie kazania o poście pisał wspaniałe i narzekał. Teraz to w ogóle Polacy nie poszczą. Wszystko już zeszło na psy, co to za post. Dzisiaj, kiedyś to był post, a dzisiaj to... Dawniej to było lepiej, wiadomo, powszechnie. Smak? Co to jest smak? Ile jest smaków? Gdy weźmiemy traktat dietetyczno-kulinarny XVII wieku z 1640 roku, szkołę salernitańską, to przeczytamy, że smaków jest, policzmy, 3 plus. Jest 8 albo 9, tak? Jest słony, ostry, gorzki. Są takie smaki? Słony, ostry, gorzki są? To są czy nie ma? Ja tylko się na starych rzeczach, jak tak napisali, to im ufam. Nie ma smaku ostrego, to nie jest smak, to nie jest odczucie chemiczne, tak? To jest odczucie dotyku, które jeżeli przyłożymy je blisko receptorów smaku, to mamy odczucie palenia, ostrości, ale to jest dotyk, to jest lekkie poparzenie. No, on to pisze, autor pisze, tak? Autor pisze w 1640 roku, Hieronim Olszowski pisze, że jeszcze jest kwaśny, cierpki, morszczyźnie podobny. Są takie smaki, kwaśny jest, to wiem. A kwaś, smak cierpki mamy? Nie. No nie mamy. A morszczyźnie podobny? Nie. No, nie wiadomo, co to znaczy dokładnie. A dzisiaj kojarzymy to ze smakiem umami trochę, tak? Czyli zobaczmy. Czyli ten piąty. Tak. Czasami mówi się, że być może to nie jest smak tłusty, trwają nad tym badania, jakiś metaliczny smak. Ale sama konstrukcja smaku, samo wyróżnianie smaków jest
kulturowe, tak? Smak tłusty. Tłuszcz to, co to jest tłuste? Tłuste dla tych ludzi, bogatych czy biednych, ale tłuste to wspaniałe. Tłuste to dobre, to bardzo dobre, cudowne. Tłuszcz, słonina, może oprócz tłuszczu wołowego, łoju, to są bardzo drogie rzeczy. Wśród społeczeństwa, gdzie ludzie przymierają głodem, rzeczy najbardziej kaloryczne są zawsze bardzo drogie. Ta? Dzisiaj tłusty, dam ci tłusty kawałek mięsa. Domyślę, gorszy miał mać. Tylko niektórzy smakosze, tak, którzy się tu opruszają, uważają, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, że powinno być tłuste i tak dalej, ale powszechnie odbiorze tłusty to zły. Tłusty to gorszy. Tutaj tłusty wzbudza więc wręcz rozmarzenie. Słodki, czyli tu jest 9 smaków, tak? 9 smaków, bo ten trzeci jest jakby potem niepodliczony, jest 8, ale trzeci posmak niesposobny, tylko mieszanina wszystkich smaków, tak? To jest ciekawe, że najwspanialszym smakiem, takim zwieńczeniem jest ten smak wymieszanie wszystkiego. Taki smak, kiedy zmysły się zgubią, kiedy smak ściśle barokowy, tak? Kiedy jedzący nie wie, co je, bo jest to sztuczne, czyli pełne sztuki, zmiany, przetworzenia, kreacji, bo jest to wspaniałe. Smak czy ocenianie różnych produktów się zmienia. Sendacz czy sandacz to jest ryba dobra czy zła? Dobra, ktoś mówi. Pan z pierwszej ławki mówi, że dobra. A tymczasem autor dziennika z 1534 roku otwarcie mówi, mięso jego jest sprośne, jako i w dorszu. To jest ubogich pokarm, smaku małego. Nie ma co o tym pisać w ogóle, o takich sprośnych rzeczach. Jest to ubogich pokarm, dlatego niech go ubodzy pożywają. Dlatego nie dajemy tam szafranu, pieprzu, cynamonu, cukru, octu winnego, innych wspaniałości, tylko byle jakie tanie, darmowe rzeczy. Czosnek, szan, gorczyce. Coś lokalnego. Coś, co jest na wyciągnięcie ręki. A sandacz jest niedobry, jest sprośny, bo ma bardzo mało tłuszczu. Prawda? Dzisiaj my go docenimy, jest wspaniały, delikatny, cudowny, no ale dobry byłby, cudowny byłby karp. Łosoś, tak? Jesioga. Ten tutaj, co się wałęsał, to nie ryba, tylko minuk, tak? Bo to nie jest ryba, tylko wstępny stwór, który rybę udaje i wysysa z niej krew. Podobno kuchnia polska to kiełbasy. W obcych językach czasami jest słowo kiełbasa, kołbasa i nie trzeba tego tłumaczyć. Jest to nasze narodowe dziedzictwo, jestestwo i coś wspaniałego. W końcu XVIII wieku jest taki piękny zapis Jana Krzysztofa Kluka, autora poradników, dzieł biologicznych, podręczników. On pisze, jak się robi kiełbasy. Kiełbasy robi się normalnie. No bierze się rybę, karpia, ewentualnie szczupaka. Dodaje się normalne rzeczy, cytrynę, wino, cukier, rodzynki, może trochę szafranu, trochę miodu, ale prostacy nie dają wina i cytryn i generalnie nie biorą ryb czy cielęciny, tylko biorą wieprzowinę, dodają do tego czosnku i tym robią, z tego robią kiełbasy, no ale to wiadomo. Zobaczmy, jak coś, co my uważamy, no oczywiście, no to jest wspaniałe, to jest nasze, tak? Tu mamy wiedzę, tu coś się zachowało, ale jak bardzo się to zmieniało, jak pewne inne różne rzeczy ceniono kiedyś. A ponieważ wczoraj, nie, dzisiaj jest śledzik, tak? Ale ponieważ w nocy trafiłem przypadkiem na pewnych ludzi w Szczecinie, którzy przez całą noc jedli śledzie. Nazywają się oni śledziożercy. I te śledzie można znaleźć w restauracji, można powiedzieć w jakiej? Można, jak się restauracja nazywa, przy końcu korytarza. Na końcu korytarza. Tak, żeby łatwiej trafić. Z 15 minut chodziłem naokoło, żeby znaleźć. To coś, co przebyłem z Torunia, kiedy mnie poproszono na jakiś pokaz kulinarny, no żeby coś fajne z ryby, więc powiem sielawę po kaszubsku niezwykłą, więc zrobią, no ale mały problem, nie mamy sielawy. No to co macie? Śledzie. O, jak tu zrobić śledzie, kiedy śledziożercy daleko i wiedza na ten temat w mojej głowie jest niewielka. Ale znalazłem w książce toruńskiej z 1885 roku, niezwykłej, wspaniałej, cudownej książce o mało charakterystycznym tytule Kuchnia Polska. Niestety takich książek jest wiele, więc trudno czasami je znaleźć, odróżnić. W książce zredagowanej przez Kaszuba,
przez Hieronima Drewdowskiego. To był taki literat, poeta kaszubski, znany na Kaszubach, popularny, czczony jako twórca literackiego języka kaszubskiego. Śledzie smażone, no, trzeba je wymoczyć. Powinny być świeże, dobrze było, żeby były świeże, no ale nie były, były solone, mocno solone, więc 3 dni. Zobaczmy, kolejna receptura, gdzie robi się parę dni, nieraz robi coś parę tygodni. Receptury z XVI wieku na dynie operują czasami w tygodniu, czasem do wykonania w tygodniu. Tak, żeby marynować, odlewać, zaprawiać, przechowywać. Ale tutaj, gdybyśmy mieli świeżego śledzia, byłoby cudownie. Tajemnica polega na tym, że używamy, no bo mamy śledzia z czymś, mamy go z mleczkiem, z mleczem śledzim, żeby go usiekać z cebulą i z pieprzem i dać chleba tartego razowego, zwykłego, takiego właśnie mniej cenionego, nie jak dzisiaj bardziej, tak? Powszedniego. I kiedy to zrobiono, okazało się, że był to niezwykły patent, tak? Że w tych recepturach jest pewna wiedza. Dzisiaj często kucharze, my sami, ja na przykład lubię eksperymentować, moja żona bardzo nie lubi, jak ja eksperymentuję, kto ma to jeść, mimo że desperacko mówię, że człowiek może popełniać, ma prawo do popełniania błędów, to nie jest zadowolona. Ale tutaj kilka pokoleń to ćwiczyło, prawda, i przećwiczyło, że to nadzienie czy wypełnienie śledzia mleczem i tartym razowym chlebem jest cudowne, bo to jest tak rybi posmak, taki... Ja poczułem, jak to jadłem, że jestem nad morzem, i to nie w dzisiejszych czasach, tylko w moim dzieciństwie, kiedy w jakichś naprawdę mało reprezentacyjnych budkach można było jeść całkiem świeżą rybę, przyrządzaną na szybko, byle jak, ale z takiego produktu, że trudno było to popsuć, prawda? Pachniało rybą, w miarę świeżą. Ponieważ śledzik się nie skończył, to może się to komuś przyda. Tym bardziej, że mlecie jeszcze można w tych sklepach czasami kupić, tak? Chociaż wymaga to pewnej pracy, gdyby ktoś był ciekaw tego wszystkiego. Jeszcze bardziej to zachęcam, czy do poszukiwania tych książek z serii Monumenta Polonie Culinaria, wydawanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie. Można kupić je nawet przez internet, jest tam sklep i wysyłkami. Czy to jest wydawnictwo Czarne, Kapłony i Szczerzuje. Pewne podsumowanie w formie rozmowy, ale w formie też takiego napięcia, kłótni. Kłóciliśmy się z Magdą. Ja mówiąc o przewadze historii, wspaniałych, dawnych czasach, wszystko dobre już było, a ona opowiadając o tym wszystkim z punktu widzenia dzisiejszych, czy zadając mi pytania, z punktu widzenia dzisiejszych pasji, dzisiejszego kulinarnego szaleństwa, dzisiejszego zainteresowania wszystkim, co wiąże się z kuchnią, bo stało się to ważne z różnych względów. Chyba najważniejszy, coraz ważniejszy staje się ten wzgląd ekologiczny, czy utrata dostępu do pewnych produktów i przeczucie, że to jedzenie, które stało się zupełnie niedawno tak tanie, tak obfite, tak dostępne i straciło wartość, nie tylko pieniężną, ale wartość symboliczną. Wartość jako narzędzie władzy, kiedy ojciec rodziny skupiał rodzinę raz dziennie przy stole i następował ten rzadki moment, kiedy ludzie mogli się najeść, poczuć szczęście, poczuć więź. A dzisiejsze produkty, ze względu na to, że są tanie, na przykład hamburgery z jakiejś tam sieci, nie są w stanie tego wypełnić, bo żyjemy w czasach, jak to określili w latach 70. socjolodzy francuscy, gastroanomalii. Z punktu widzenia historii nasze czasy są nienormalne. Jest to anomalia. Zawsze w historii jedzenie było cenne, jedzenie było życiem, jedzenie było święte, bo było go za mało. Ludzie całe życie, całymi dniami pracowali, żeby zdobyć kawałek chleba i żeby w jakiś sposób go przyrządzić, co było bardzo pracochłonne. Wszystko od początku do końca. I nagle w zakątkach świata to jedzenie stało się tanie i masowe. Czyli straciliśmy pewne reguły. Można było to jedzenie, można jeść kiedy się chce. Nie wiem, można jeść obiad o 12, można jeść o 16. Można jeść obiad o kolacji o 18, można nie jeść wcale. Można jeść śniadanie, można nie jeść śniadania. Można jeść w domu przy stole, można jeść na ulicy, w tramwaju. Pewnie można jeść tutaj. Niektórzy nie na wiem. Sali sejmowej jeść. Tak, na sali sejmowej można jeść, kolega bywały w świecie. Nie ma ograniczeń w tych czasach. Bywały w świecie, ale to oznacza ta wolność, że też coś straciliśmy, tak? Że paradoksalnie, mimo że nasze jedzenie to przemysłowe, to masowe, tańsze, jest bardziej bezpieczne niż to. Tylko kiedyś nie było mediów, więc jak ktoś się struł,
to w ciszy i spokoju schodził z tego świata. Dzisiaj, kiedy mamy, nie wiem, coś nie tak w sklepie na wystawie, to cała Polska, cały kraj o tym wie i większość innych krajów, gdzie funkcjonuje administracja, która zajmuje się bezpieczeństwem żywności, ale mamy poczucie, że to jedzenie jest niebezpieczne, gorsze, bo nie znamy, nie spotykamy producenta żywności, bo ten producent nie istnieje w sensie fizycznym, tak? Nie wiem, czy Państwo pamiętacie Tewiego mleczarza, Skrzypek na dachu, książkę, prawda? Trudnił się produkcją mleka i przetworów mlecznych i je osobiście rozwoził. I wszyscy wiedzieli, że to jest ser, mleko, śmietana, coś jeszcze od Tewiego mleczarza. Dzisiaj, jeżeli kupimy tak zwany żółty ser w sklepie, nigdy nie spotkamy jego producenta w sensie jednej pojedynczej osoby, bo taka osoba nie istnieje. Jest ktoś, kto odpowiada za produkcję opakowania, ktoś kto za księgowość, ktoś kto za promocję, ktoś kto za przewóz, ktoś kto za wrzucanie granulatu, ktoś za wyjmowanie, ktoś za kontrolę. A nawet gdyby ktoś taki istniał, to jak go spotkamy, to go nie poznamy. Stąd popularność takich miejsc jak rynki, jak pewne restauracje, jak produkty lokalne, bo daje nam to poczucie bezpieczeństwa, może szczęścia, zadowolenia. Ale to już trochę inna historia. Zachęcam do czytania dawnych książek kucharskich i o kuchni, bo może z tego wynikną jakieś pożytki. Dziękuję bardzo. Jak są jakieś pytania, podobnie reklamacje do organizatorów. Książki za autografem będzie można. Książki z serii Monumenta, aha, Polonie, Kulinaria, te kucharskie. Można nabyć w Muzeum Pałacu Wilanowie, no te, pani mówi, że się skończyły. To jest ostatnie. To ja już się piszę. Generalnie... Goniłem z pracy. Generalnie powinny być jeszcze w Empiku, albo Wydawnictwo Czarne. Te książki są w trochę większym nakładzie, Kapłon jeszcze żyje i można je gdzieś nabyć w księgarniach, można próbować dopytywać się, zwłaszcza Empik je rozprowadzał, chociaż na początku stwierdzili, że to jest książka z działu reportaż. I te dłużej tam je umieścili i nawet tłumaczyli nam, tam jest lepiej, bo słuchajcie, są święta, ludzie mają pełno książek kucharskich, więc kupią z tego działu. Ja powiedziałem, a dajcie to do działu teologia w takim razie. Tam to w ogóle będzie, ale pogniewali się. Pytanie do naszego gościa, zapraszam. Nie było tendencyjne, proszę. Otóż pan profesor powiedział, że mam mu zadać pytanie i ja je zaraz zadam. Pytanie było następujące. Skąd to wszystko wie i dlaczego jest taki mądry? Chociaż tam nie był. No wszystko, no właśnie, to było. Skąd to wszystko jest? Książek kucharskich dawnych. Chociaż nie robię nic innego, tylko czytam dawne przepisy, no to niektóre pamiętam. A tak naprawdę to interesowałem się tym, no to jest trochę dziwna historia, no bo doszedłem do takiej historii kuchni nie od kuchni, tylko od historii. Nie znałem się zupełnie na kuchni, gotowaniu, produktach, restauracjach, producentach. I to wzięło się no, z jakichś takich historycznych rzeczy. Zajmowałem się czymś, co się nazywa w sposób trochę nieprzenikniony, niejasny. Historia kultury materialnej, czyli no powiedzmy, bo są różne rozumienia tego, ale mówiąc w takim skrócie, uproszczeniu, historia przede wszystkim trzech rzeczy: ubiorów, odzieży, domu, wyposażenia domu i no i jedzenia w jakimś sensie przynajmniej, tak? Tylko raczej przedmiotami się zajmowałem, które ludzie posiadali i tym, dlaczego one były ważne, które były modne, które były cudowne, drogie, a które były niemodne, jak się stawały niemodne. Tak? Że na przykład nie, w XVII wieku najcenniejsze rzeczy, najwspanialsze to były szable, a w XVIII, nie wiem, maszyny do robienia prądu na przykład, albo próbówki, a szable były na strychu wśród rupieci. Prawda? Że to o czymś opowiada nie tylko o tym, jak wyglądała ta szabla albo ten ubiór, ale o czymś więcej. Tak? Historia kultury w nawiasie materialnym. I tak też traktujemy kuchnię, ale w dużej mierze zainteresowałem się tym, czy tak nasiąknąłem, kiedy studiowałem we Francji bardzo dawno temu, a potem znalazłem się trochę przypadkowo na seminariach takiego historyka, już dawno nie żyjącego, Jeana Louisa Flandrena, który robił takie seminaria. Najbardziej mnie zauroczyło to, że na tych seminariach było po kilkadziesiąt osób
I wielu to byli kucharze, którzy coś gotowali, coś robili, że ten profesor według naszych standardów był trochę zwariowany, robili jakieś wielkie posiłki, imprezy. Na dodatek jeszcze on płacił za te kolacje, więc bardzo mi się to podobało. A potem spotkałem ludzi, którzy wyjaśniali mi jakieś rzeczy. Na przykład chyba jedną z pierwszych osób z kręgów gastronomicznych, którym pokazałem Compendium Ferculorum, był pan w białej czapce w drugim rzędzie. Jeno Mietkiewicz, słynny śledziożerca i serożerca. Tak? Widziałem, że jadł więcej śledzi. To był wyjątkowy dzień. W nocy nadrabiałem ser. Ja mam pytanie tylko. Wiadomo, że mięso się szybko psuje. Jak sobie radzono z przygotowaniem przechowywania z mięsa, żeby się nie psuły, przecież nie było lodówek, nie było położnie. Podobno słyszałem, że używano krzywa jakiejś monstrualnej ilości krzywa, żeby nie śmierdziało, to pachniało. Można powiedzieć, że to jest pytanie, które odnosi się do pytania tutaj w pewnym sensie, bo jakby początkiem tego jest właśnie ta figura taka rozpowszechniona, że dawniej używano bardzo wielu przypraw, prawda? Ogromnej ilości, płacono za nie ogromne pieniądze, bo mięso się szybko psuło, więc je konserwowano, nie wiem, szafranem, pieprzem, imbirem, przyprawami, co się wydaje dosyć dziwne przede wszystkim dlatego, że mięso generalnie no, nie było tanie, było drogie, było elitarne, jedzono go o wiele mniej, nawet bogaci jedli tego mięsa, no przynajmniej rzadziej, bo ze względu na częste posty, tak? Ale nikomu przy zdrowych zmysłach nie przyszłoby na myśl, żeby konserwować mięso, czyli coś mimo wszystko relatywnie taniego, coś co jest świeże, bo chodzi na czterech albo dwóch nogach koło domu, tak? Żeby konserwować to czymś, co jest wielokrotnie droższe, coś co pochodzi z Indonezji, z Indii, tak? To tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że Rosjanie piją szampan za 300 euro butelka, ponieważ mają spleśniały chleb i muszą ten spleśniały chleb czymś zapić, żeby on taki coś spleśniały, nie? To jest historia, która ma też swoją historię. Ona powstała w 1960 roku, kiedy jakiś francuski historyk powiedział, że jego kolega powiedział, że coś takiego jest, ale to brzmi dziwacznie. Natomiast no, potem to powtórzono. Zaczynamy jakby, cała nasza historia zaczęła się od tego no, mitu. Natomiast radzono sobie całkiem nieźle. Po pierwsze jedzono mięso świeże, po drugie jedzono go mniej, po trzecie znano sporo technik wędzenia, suszenia albo łączenia. Tego najpopularniejsze to było mięso marynowane, wołowe, tak zwane pekieflejsz, mięso peklowane, tak, w dużej ilości solanki, kiedy bardzo pracochłonne, trzeba było ciągle doglądać, dolewać tej solanki, przykładać, zmieniać. Bardzo no, suszone, jeszcze pamiętam, no, jak studiowałem, miałem kolegę, który przywoził z domu szynkę wędzoną, ale to było no strasznie słone i zbite prawie że na kamień, prawda? Cudowne, niezwykłe, nie do spotkania dzisiaj, ale jak ją uwędzili na jesieni, no to zdążyła wyschnąć, prawda? Stąd bardzo popularny był drób, czyli coś, no jeszcze może pamiętamy, tak, że kiedyś jak się chało na wieś, no to właściwie jedyny świąteczny, no to drób, bo nie można było kupić od tak tego schabowego, czy tej wołowiny argentyńskiej, czy tam innej. Ale ten drób chodził sobie po podwórku i stąd ogromna rola w tej dawnej kuchni polskiej, staropolskiej, na przykład drobiu. O wiele mniejsza wieprzowiny, chociaż bardzo cenionej, głównie w postaci słoniny. Ale mamy sporo przepisów, zwłaszcza w tych ostatnich tomach, na tak zwane pekieflejsze, abuchty, różne kiełbasy. Marynowane rzeczy, wielka rola generalnie soli i octu. To były bardzo drogie i powszechnie przydatne produkty. W każdym domu robiono ocet, żeby marynować i mięso, i ryby, i warzywa. Ale teraz to słabo smakuje z tym octem marynowanym. Czy ja wiem, ocet. Zależy jaki ocet, tak? No, jeżeli kupimy ocet spirytusowy, który do tego może nie służy, ale to był ocet generalnie piwny, uważany za zwykły, banalny, ostry, on się z dziczyzną dobrze komponuje, albo różne octy owocowe, ziołowe czy kwiatowe,
Na przykład nie. Najpopularniejszy to ocet jabłkowy, tak? Ale nie ocet z jabłkami czy sokiem jabłkowym, tylko nastaw, no, jabłecznik czy cydr jabłkowy, który poddaje się wtórnej fermentacji. Są tacy producenci koło Torunia, można sobie wstukać. Specjały spod strzechy, nasz kolega, przyjaciel, który czasami te nasze receptury podkrada, ale daje nam za to ocet, więc jesteśmy szczęśliwi. Zresztą bardzo popularny w sferach gastronomicznych w wielu wspaniałych restauracjach ten jego ocet, na przykład z kwiatów czarnych psu, octy, różne octy, dziesiątki rodzajów octów kosztą. Więc to też może być przysmak. Zresztą dzisiaj no, pojawiają się takie smakowe octy także i w sklepach różnego rodzaju. Jabłkowy najpopularniejszy, ale coraz więcej. Ja bym jeszcze chciała zapytać, jak oni już sobie takie cuda pojedli, to czym oni to pobijali? A no. Poza postem wino, poście woda, czy coś jeszcze? No to jest pewien problem, tak? Co to jest wino? Wino to jest pokarm codzienny w sferze śródziemnomorskiej, skąd pochodzi chrześcijaństwo. Wino, oliwa, biały chleb są kulturalne, produktem kultury, agrokultury dla Rzymian, dla Greków. Czymś to różniło starożytnych od barbarzyńców, na przykład Germanów, Słowian czy innej dziczy, którzy jedli, nie wiem, dzikie produkty, pili dużo mleka, jedli mięso, często surowe albo niedopieczone i takie rzeczy, tak? Nie umieli robić wina, nie umieli robić oliwy, a chleb jedli czarny, żytni, barbarzyński, okropny, tak? A nie z pszenicy białej. W chwili, kiedy chrześcijaństwo uznaje, że to są nie tylko rzeczy kulturalne, ale święte, chleb i wino, a nawet oliwa konieczna do kilku sakramentów różnych innych, prawda? No to powstał problem, bo na północy alkohol, zwłaszcza taki ze sfery śródziemnomorskiej, nie był zwykłym codziennym pożywieniem, tylko świątecznym. Jest takie napięcie, tak? Czy w poście można pić wino? No ale jak zabronić picia wina, kiedy to wino jest konieczne na trzy święty i bez wina nie ma przeistoczenia, prawda? Dobrze, ale generalnie w naszej sferze to było najpopularniejsze, było piwo, na pewno słabsze, domowe piwo, często przypominające do naszych odpiwek, bardziej kaloryczne, mniej mocne, mniej alkoholu miało, więc te historie, że wypijano tam litry piwa są prawdziwe, ale raczej to jedzono, tak? Zagęszczano czymś, to był często taki posiłek. No miód, miody to też jest bardzo stare, to słowo jest, nawet się czasami podkreśla, tak? Anglicy mówią med. Nauczyli się od Polaków, Słowian, to jest słowo z sanskrytu, z Indii jeszcze, tak? To jest indoeuropejskie, to jest bardzo stare. Oczywiście i w którymś momencie wchodzi mocny alkohol, ale dosyć późno, bo destylacja jest trudnym procesem, wymagającym wprawy, wymagającym specjalnej procedury, destylatora zwanego alempikiem z arabska. No i mamy też sporo takich przepisów. Nic pan nie powiedział na temat rosołu. Chodzi mi konkretnie o rosół. Skąd pochodzi, kiedy go wynaleziono? Tego nie wiem. Ja nie wiem w ogóle, czy wynaleziono rosół. Ja mogę powiedzieć, że ja wynalazłem pierogi kilka lat temu, tak? Bo się nauczyłem je robić i dla mnie to było wielkie odkrycie. Mogę powiedzieć o tym, jak przyjechali do nas Chińczycy, do Torunia. Koledzy zaprosili do chińskiej restauracji. I oni stwierdzili, że bardzo ciekawa jest ta kuchnia polska. Trochę podobna do wietnamskiej, ale oryginalna. I zaprosiliśmy ich do takiej no, etnicznej, chłopskiej, wiejskiej, polskiej restauracji. Nad Michą pierogów mówili, no teraz to jednak widać chińskie wpływy. Myślę, że rosół, nie wiem o co chodzi, czy o słowo, czy o danie dzisiejsze, takie jakie mamy dzisiaj. Czerniecki wymienia kilkanaście rodzajów rosołu, tak? Wywar na mięsie mamy opisywany zawsze jak jest pismo z wynalazków archeologicznych. Mamy opisy czegoś, co pewnie było rosołem z epoki paleolitycznej. Opisy, no opisy, tak, badacze. Kiedy nie było jeszcze garnków, kiedy w skórze namoczonej gotowano i wypijano tą polewkę, tak? Ja nie wiem, czy takie rzeczy się wynajduje, w sensie, że ktoś jeden siedzi, wymyśla, wynajduje i zanosi do urzędu patentowego, a inni go naśladują. Bo nawet jak wynalazł, to inni nie byli w stanie się o tym dowiedzieć. Nie było takiej komunikacji. Więc ja tego nie wiem, ale rosoły mamy i, nie wiem, mamy u Apicjusza w IV wieku. W najstarszej książce kucharskiej z Europy, tak? Zawsze jak ktoś to opisał, to mamy coś. Tylko no, generalnie nie nazywa się to rosołem, tak? Nazywa się bulionem, może się nazywać bryją, co znaczyło coś innego.
Może się nazywać potaziem. Ale rosoły są opisywane dosyć często. W XVIII wieku mamy po kilkadziesiąt rodzajów. Uważano, że to jest jakby lekarstwo, że to jest coś wzmacniającego. Tak? Mamy w książkach medycznych po kilkadziesiąt rodzajów rosołów. Zwykły rosół na przykład wrzuca się, nie wiem, szczawik, zajęczy, skądinąd potężne źródło witaminy C. Pewnie jak się ogotuje, to jest jej mało, ale... Ale powstaje wrażenie, być może śmiechanka. Także takiej rzeczy po prostu nie wiem. Ale myślę, że nikt tego nie wie. To tak jak, że Bona przywiozła włoszczyznę do Polski, tak? To, czyli jakbyśmy sobie wyobrazili, że ona przywozi zestaw takich warzyw, jakie dzisiaj się sprzedaje w supermarkecie, jeszcze w plastikowej siatce. Nie wiem, czy tak było. Znaczy wiem, że na pewno tak nie było. Słowo włoszczyzna oznaczało coś innego i z czasem zmieniło znaczenie. Nie wiem, czy ona w ogóle coś przywoziła, pewnie przywoziła mnóstwo rzeczy, ale jeżeli już to się odnosiło do realiów z tego czasu, nie do dzisiejszych, tego co dzisiaj mamy, bo tego nie mogła przywieźć, bo tego nie znała, ale jeżeli już, to jest to moda, chociaż obecna w Polsce już w XV wieku, w drugiej połowie XV wieku, związana z autorem pierwszej drukowanej książki kucharskiej z Rzymu z 1470 roku, którego przyjaciel i zresztą człowiek, który gotował w tej książce opisany, był w Polsce, Filip Kalimach. Doradca króla Kazimierza Jagiellończyka i wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka, poeta, humanista, no i wielki smakosz, był w Polsce przecież, umarł w Krakowie, mieszkał trochę w Toruniu nawet. To ten człowiek, teraz o czym mówiłem, o rosołach, o czym mówiłem? O włoszczyźnie, tak, no to on już tę włoszczyznę propagował, ale włoszczyzna wtedy to były rzeczy nowe, związane z włoską modą w całej Europie, czyli zupełnie nowe produkty, które są niedawno w XV wieku rozpowszechniono jako odmiany kapusty, czyli kalafior, brokuły, zobaczmy, że to są nie włoskie nazwy w języku polskim, tak? Szparagi, kardy i karczochy. Tak? Natomiast marchew no, występuje w stanie dzikim od tysięcy lat w Polsce, nie trzeba było je przywozić. I większość tych roślin zwanych dzisiaj włoszczyzną też. Ale przywieźć mogła. Ja przywiozłem na przykład butelkę destylatu, to nie znaczy, że Szczecinie nie poznali to. Jakieś niesamowite techniki, takie niespotykane. Dlaczego pytam? Przypominam sobie skądś taki przepis, gdzie przepiórki stanowiły jeden z elementów dania, nie wiem nawet czy nie rosołu, ale te przepiórki nie miały być gonione na śmierć. One miały być zapędzone i one padały. Dlaczegoś taki dziwaczny jakiś... No to jest trochę żart. Być może, że... A trochę coś, co zostało zapisane w Polsce dosyć późno w kalendarzach, ale wynika z idei dietetyki humoralnej, czyli że nie ma idealnej diety dla wszystkich. Są cztery rodzaje ludzi, flegmatycy, cholerycy, sangwinicy i melancholicy i każdy powinien jeść coś innego. A to dlatego, że ich ciała wypełniają humory, czyli płyny, tak? I te płyny decydują o jakości pożywienia. Więc jeżeli napchamy, tam było raczej o kapłonie chyba, go na przykład masłem, będziemy go gonić, to masło się rozpuści i wypełni idealnie jego, no to jest trochę no, pewien brak wiedzy biologicznej, ale no, inna pewna wiedza. Czy można go wypełnić octem, więc on wtedy będzie cierpki i ten smak cierpki, no kwaśny i cierpki. Zim będzie miał charakter oziębiający i będzie dobry dla choleryka. I choleryk będzie mógł zjeść coś tłustego, mu to nie zaszkodzi. Znamy to głównie, no jeden z takich przepisów trochę podobnych jest w tej książce, moda bardzo dobra. Inne są raczej w kalendarzu, ale były bardzo popularne. No to jest jeszcze straszniejsze, nie wiem, czy to jest technika kulinarna. W XVI wieku jest, nie wiem jak, gęś żywo upiec i z tego pochodzi też potem taki, to jest włoski przepis, że trzeba było rozpalić ogień, gęś napoić wódką, oskubać i w tym ogniu ją trzymać naokoło, żeby nie mogła uciec, dać jej zimny tam jakiś ocet z jabłkami, ona będzie to pić, będzie się ochładzać. Się poparzy, posmarować ją masłem, a jak ją kujemy, kiedy straci przytomność, to się rzuci, są takie historie, ale to są, no
no nie wiem, no żarty czy barbarzyństwo, ale okrucieństwo bez wątpienia, tak? Dzisiaj patrzymy na to z pewną odrazą, ale gdy pomyślimy o tym, co się robi milionom tych brojlerów, kiedy ich nie widzimy, to nie wiem, kto był większy barbarzyńca. A na czym teraz pan pracuje? Teraz pracujemy nad zbiorem przepisów kulinarnych z połowy XVIII wieku z Wołynia, gdzie jest kilka książek kucharskich w jednym. 1001 przepisów, jest tam kopia rękopiśmienna tej książki z 1540 roku, uważanej za zaginioną. Dwie części z XVII wieku, z czasów Zygmunta III Jana Kazimierza i reszta z XVIII wieku, albo taka, której nie umiemy datować. To jest jakby zbiór całej wiedzy kulinarnej, którą ktoś w połowie XVIII wieku zebrał. Czyli odkrycia w bibliotekach jednak, tak? W bibliotekach, w archiwach. Jeżeli uważamy za zaginioną, to panią znalazł? Nie znalazłam, koleżanka z Ukrainy, ale ona jakby tego nie rozpoznała, ponieważ my wcześniej w Toruniu zorganizowaliśmy doktorat na temat polskich i czeskich książek kucharskich i tej tajemnicy zaginionego kuchmistrzostwa, bo zachowały się trzy kartki w dwóch kawałkach, tak? Dwie kartki o octach, cztery strony podniszczone i takie, nie wiem, 3/4, 2/3 albo 55% kartki poniszczonej, gdzie jest jakaś tam wołowina po węgiersku i bawoły, jakie u nas, bawoły, żubry i tam inne zwierzę, których u nas w Polsce nie ma, taki tytuł jest, nie? Jest odnotowywane w różnych, no było to skomplikowane, było wiele danych, że to istniało, ale to się nie układało w jedną całość, no teraz widzimy, że prawdopodobnie istniało, ale kopia no 200 lat późniejsza to nie jest to samo co oryginał, ale są pewne ślady, że to istniało. Tam są przepisy już często właściwie nieprzydatne, na przykład na dropie, tak? Na przykład na te żubry. Bardzo długo się biłem z myślami, konsultowałem się z moim przyjacielem Gienem Miętkiewiczem, czy mogę podać przepis na wiewiórki z tej książki, ale stwierdziłem, że nie, bo nóż, widelec, ktoś będzie naśladował. Na skowronki są, jestem zawiedziony. Ja też. Wybrałem na ptacy, którzy w cieście mogą być działani, bo język jest, chociaż to na wiewiórki też jest urocze, ale kiedyś podałem przepis na łapę niedźwiedzia i ktoś mi wygarnął, że to przez takich jak ja zabito, wybito niedźwiedzie w Polsce. Kiedyś był taki spór, tak? Taka długa historia ogonów bobrzy, które występowały, wtedy to miało sens. Bóbr był zwierzęciem zimnokrwistym, w cudzysłowie, to jest dawna wiedza, on nie ma zimnej krwi, a więc był postnym. Ogon był jest bardzo tłusty, taki chrząskowo tłusty, prawda? I pokryty łuską, wygląda jak ryba, ten ogon przynajmniej. Więc uznawano, że jest to jedzenie postne. No było przydatne, było ważne. Natomiast w którymś momencie Wojciech Modest Amaro, słynny kucharz, pierwszy kucharz w restauracji gwiazdkowej w Polsce, chciał to przyrządzić i właściwie napisał felieton, tylko napisał, że nie można, bo jest zakaz, bo jest ochrona, to jest niedobre, bo dla tradycji, dla kulinarnej wolności, dla kreacji jest to zabójcze. Odpowiedział mu słynny ekolog Adam Weirach, że no to przez takich jak pan, bobry i nasza przyroda ginie. On mu odpowiedział słowo za dużo, ten mu dwa słowa za dużo i tak dalej. Niedawno pan minister Ardanowski stwierdził, że na bobry należałoby polować, bo jest jedzono i tak dalej. No. Bobry ma się dobrze. Bóg ma się dobrze, niech tak zostanie. Ale wiewiórki mają się bardzo dobrze u nas. Proszę? Wiewiórki mają się bardzo dobrze w sumie u nas. Jeszcze. No niech pan nie kusi. Mają tam najwięcej. Ja nawet pamiętam, że było gdzieś takie, już teraz nie pytam, gdzie było takie opracowanie, jak wiewiórka stała się niejadalna. Czyli wyszła z naszej głowy jako coś skojarzonego z jedzeniem. Dlaczego? W chwili, kiedy stała się bohaterem książek dla dzieci. W chwili, kiedy w ogóle widzieliśmy, że jedzenie dzikich zwierząt jest no, nieopłacalne, nieefektywne, że jedzenie... No nie, ale na przykład w Janie Chryzostomie Pasków pamiętam taką historię, jak Pasek eskortuje moskiewskiego, rosyjskiego posła i przychodzi poseł z tłumaczem i mówi: jaśnie panie, zapraszamy cię na łabędzią... Łabędzi kupę? Nie, powiedział łabędzią... Dupę. I na kolano białugi. Ten pasek tak myśli, bardzo wam dziękuję, oczywiście, cudowne rzeczy, ja jestem prostak, ja tu takiej kupra nie jadam, dziękuję, do widzenia. Tłumacz myśli, wie pan co, ja tego nie przetłumaczę, bo to
Więc to będzie wspaniały bankiet, to są cudowne rzeczy, tylko oni tylko tak mówią, a tam będzie mnóstwo różnych rzeczy, tak? I łabędzie jedzono powszechnie w średniowieczu, w XVI wieku jeszcze, a nagle w którymś momencie stwierdzono, że duże dzikie ptaki, one są jakby niejadalne. Łabędzie, czaple. Podobno Polacy w Londynie do dzisiaj jedzą łabędzie. Polacy tak, nie, ale to chyba tak. W tych książkach są skowronki na szpaki, tak? Jest w kucharzu doskonałym. Są w kucharzu doskonałym z francuskiej kuchni, tylko na skowronki tuczone, łapane tuczone. Mowiet to troszkę coś innego. Ja mam pytanie o tytułowe, szczerze mówiąc, przepraszam. Tak. Może tytułowe jako danie. Tak, mówiłem o tym, że szczerzuje to w zasadzie taki symbol. Kapłony, eleganckie jedzenie, cudowne, szlacheckie, elitarne, a szczerzuje niejadalne, jedzone w czasie głodu. I nawiązywałem w ten sposób do takiej kulinarnej prowokacji słynnego kucharza Aleksandra Barona, która odbiła się głośnym echem w środowiskach gastronomicznych, kiedy takie szczerzuje przyrządził. Wszyscy stwierdzili jednogłośnie, że to było wstrętne, okropne, a nawet dlaczego płacić kilkaset złotych za takie świństwa. Ale powstało tyle artykułów, tyle dyskusji, tyle wzmianek, tyle wrzutek na Facebooka, że ten słynny kucharz stał się jeszcze o wiele bardziej słynny. Ale szczerzuje generalnie są nosicielami jakichś chorób, zarazków, nie radzę. Nie radzę się powoływać na... Za długo słuchasz pieniążka, wiesz? A nie, to mi powiedział ktoś inny. No to może przecytował. Poza tym nie jest to produkt uznany za produkt spożywczy w Polsce. W sensie prawnym w restauracji, w sklepie jest to wykroczenie albo przestępstwo. Ale sprzedają szczerze takie do akwariów, do filtrowania wody. Oj, nie kuś, nie kuś. Dziękujemy panu profesorowi, zapraszamy do...